Gość dnia. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mariusz Sobczak, poprowadzę dzisiejszą audycję Gość Dnia. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Panie dyrektorze, dzisiaj kilka tematów, w większości związanych z pieniędzmi. No wszyscy o nich lubią rozmawiać, zwłaszcza, że gdy te pieniądze służą, idą, pójdą właściwie, można powiedzieć, na fajny, wartościowy cel, a tak będzie w tych przypadkach, o których zaraz sobie porozmawiamy. Może zacznijmy od właśnie najbardziej bieżącej sprawy. Dzisiejszej, wtorkowej, trwają rozmowy od rana na ten temat, sejmik, radni obradują. Chodzi o pieniądze dla sołectw, ten najniższy szczebel, tam gdzie są ludzie aktywni, którzy mają dobre, ciekawe pomysły, oni prawdopodobnie od 1 kwietnia będą mogli liczyć na bardzo ciekawą formę wsparcia. Jeśli to wszystko się uda, to wszystko przejdzie, na czym to ma polegać? To prawda, panie redaktorze, szanowni państwo, dziś, 19 marca, mamy ten dzień, kiedy to radni województwa mazowieckiego obradują na sejmiku województwa, nie tylko dyskutując, ale uchwalając pewne ważne dokumenty tak naprawdę dla całego Mazowsza. Dlaczego ważne? Dlatego, że właśnie w tych dokumentach kryje się mnóstwo pieniędzy dla działalności samorządu województwa, samorządów gmin, powiatów, miast i tak dalej, i tak dalej. I faktem jest, że wiele tych programów, które są realizowane przez samorząd województwa, no kierowane są do tych ludzi, którzy są bardzo aktywni na poziomie swoich miast, na poziomie swoich powiatów i bardzo podobnie będzie miało miejsce to z tym programem mazowieckiego wsparcia, które tyczy się sołectw, tak zwany MIAS, czyli Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywności Sołectw. I faktem jest, że program ten w ubiegłym roku wszedł pilotażowo, to znaczy województwo mazowieckie to 314 gmin i w tych 314 gminach no, mamy kilka tysięcy tak naprawdę działających sołectw, rad sołeckich, no, ludzi, którzy naprawdę chcą zmieniać te swoje małe otoczenia. Nawet bliżej 10 tysięcy bym powiedział, prawda? Z korzyścią dla mieszkańców, tak. To jest blisko 8 tysięcy tak naprawdę sołectw na Mazowszu, a już jak jesteśmy na poziomie pewnych ciekawostek, to muszę Państwu powiedzieć, że na poziomie kraju to jest około 40 tysięcy sołectw. I to są ludzie, którzy są aktywni i społecznie zaangażowani w zmiany swojego otoczenia, w tej pracy na rzecz poprawy chociażby infrastruktury na swoich małych ojczyznach. I w ubiegłym roku Urząd Marszałkowski miał taki instrument, który wspierał dwa sołectwa z każdej gminy. To znaczy, można było wystąpić z wnioskiem na przykład co do realizacji pewnego małego placu zabaw, czy odnowienia figurki stojącej w danym sołectwie, czy tej przestrzeni zielonej tak zwanej. Natomiast to były dwa projekty na gminę w wysokości 10 tysięcy każdy. W tym roku z racji tego, że przyjęto bardzo dobry budżet samorządu województwa, tak naprawdę o tym wielokrotnie mówiliśmy, ale warto po raz kolejny powtórzyć, że blisko 3,2 miliarda budżet przyjęty, z czego naprawdę no, solidne pieniądze przeznaczane są na inwestycje. No i jedna trzecia robi wrażenie. Dokładnie. I wsparcie tej aktywności takiej samorządów niższego szczebla. I wszystko wskazuje na to, że ta dzisiejsza dyskusja to kilkutygodniowe przygotowanie, ta praca w departamencie i ta zgoda co do tego, żeby w tym roku od kwietnia ruszył ten program, ten instrument wsparcia sołectw dla 5 sołectw z poszczególnej gminy. Czy już nie 2, a aż 5. Dokładnie, to jest znacząca różnica, ponieważ każde sołectwo po raz kolejny będzie mogło z tych 5 uzyskać do 10 tysięcy, czy 10 tysięcy wsparcia dla tak naprawdę przygotowania pewnej inwestycji, czy pewnego przedsięwzięcia, czy tak jak powiedzieliśmy, tego obszaru i tej przestrzeni zieleni. No, tu oczekujemy od gmin, od tych 314 gmin zaangażowania też, no bo sołectwo należy pod gminę i w momencie, kiedy gmina jakby przyłączy się finansowo w wysokości chociażby tej kwoty 10 tysięcy, czy zaangażowany będzie w to fundusz sołecki, no to my dokładamy, kolokwialnie mówiąc, drugą dychę i możemy stworzyć coś zupełnie ciekawego. Czy w skali gminy 50 tysięcy znaczące już dokładnie pieniądze? Dokładnie tak. Według mnie bardzo znaczące, w szczególności dla tych gmin, które naprawdę mają bardzo ograniczony budżet i 50 tysięcy jest w stanie no, naprawdę zmienić obraz niejednego procesu inwestycyjnego. I co ciekawe też, bo o tym muszę powiedzieć,
że 5 sołectw, które żyją w sposób ze sobą poprawny i chcą coś zrobić wspólnego, również mogą wykreować taki proces inwestycyjny czy takie przedsięwzięcie i wtedy jakby na jeden na jedno zadanie, dokładnie tak, będziemy mogli przekazać te 50 tysięcy z poziomu samorządu województwa przy wsparciu samorządu gminy i tak naprawdę wykorzystując chociażby ten fundusz sołecki, o którym mówiliśmy, czyli mamy dodatkową kasę na realizację zadań na poziomie sołeckim, na poziomie gminnym. Tu taka podpowiedź dla aktywnych rad sołeckich i sołtysów, że no, za te pieniądze można było właśnie zrewitalizować przydrożną kapliczkę, można dodatkowe zadrzewienie, zakrzewienie, czy mini plac zabaw, mini siłownia pod chmurką. No naprawdę możemy dla swoich mieszkańców coś dobrego zrobić. No wymiar 314 gmin razy 5 sołectw, no to naprawdę jest pokaźna taka forma działalność wsparcia. I wsparcie, gdzie właśnie do najniżej położonego samorządu, czyli samorządu tego sołeckiego, który jest wsparciem gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i powiatów, dlatego no, ja z ogromną satysfakcją przyjąłem wiadomość o tym, że w tym roku będzie ta kolejna edycja tego programu sołeckiego, ponieważ no, ja wiele lat tak naprawdę funkcjonowałem i gdzieś tam no, starałem się zmienić swoje otoczenie w Radzie Osiedla. To jest bardzo podobny twór do Rady Sołeckiej, bo generalnie to jest ten najniżej położony szczebel samorządu, który w mojej ocenie, powiem szczerze, panie redaktorze, szanowni państwo, najlepiej zna problemy i bardzo często ich rozwiązania na poziomie właśnie swoich samorządów, więc to są bardzo cenni ludzie, bo są najbliżej poszczególnych mieszkańców. A z kolei mają problemy ze zdobyciem wsparcia finansowego, bo jest dokładnie, tak jak mówimy, nie mają często osobowości prawnej, nie mają stowarzyszenia. Dokładnie, więc to jest problem. To wsparcie jak najbardziej się należy przez właśnie te aktywne sołectwa w dotarciu do ludzi. Jeszcze raz to powtórzę, no bardzo się cieszę, że 5 sołectw z poszczególnej gminy będzie mogło aplikować o te pieniądze. Będziemy mogli obserwować, w jaki sposób zmieniają się te małe ojczyzny w poszczególnych gminach. I na dobrą sprawę, no jeżeli w kwietniu nam to ruszy, no to rozstrzygnięcie tego konkursu pieniądze w tym roku będzie można zrobić, mam nadzieję, że kilka siłowni pod chmurką, kilka placów zabaw, czy kilka odnowić figurek przydrożnych. Znakomity pomysł do, miejmy nadzieję, wykorzystania w najbliższych latach. I to jest jakby kolejna, tak naprawdę ten program, to jest kolejna odsłona wsparcia innych samorządów, czy działalności społecznej, działalności samorządu na najniższych szczeblach przez samorząd województwa, bo styczeń, luty, marzec to był ten czas, kiedy o prawie 25 milionów złotych mogły aplikować stowarzyszenia, fundacje, czyli na różne cele. Tak, w tej działalności poza samorządowej, na różne cele, od sportu, kultury, turystyki, po pomoc społeczną. Te programy powoli się kończą, ale wchodzą nowe programy dla sołectw, czy przed nami na pewno będą też kolejne obszary, które otrzymają wsparcie, panie redaktorze. Zaraz zapytam o te kolejne obszary, ale tutaj tylko jeszcze takie jedno pytanie, można powiedzieć techniczne. Mówił pan o tym programie sprzed roku pilotażowym, gdy dwa sołectwa z gminy mogły skorzystać. Teraz wszyscy startują z równego pułapu od początku, czy ci beneficjenci sprzed roku nie mają takiej szansy, czy nie ma to znaczenia? Jest tak zwana czysta tablica. Z matematycznego i logicznego punktu widzenia mamy 314 gmin. Każda gmina może wykreować 5 takich wniosków dowolnych wsparcia przez sołectwa, dowolnych po 10 tysięcy każdy, więc czekamy na aktywność i na zaangażowanie. Ciekawy program, warty bardzo z pewnością ciekawy tutaj kontynuacji. Tak jak warta jest kontynuacji pomoc ochotniczym strażom pożarnym. To jakby już wiadomo, od lat jest prowadzone na terenie Mazowsza. Strażacy to jest ta instancja, która już nie tylko gasi pożar, chociaż nam się tak kojarzy, ale pomaga w wielu, wielu innych przypadkach różnych kataklizmów i nawet drobniejszych rzeczy. Jak to będzie wyglądało, czy może już wygląda w tym roku to wsparcie?
Panie redaktorze, to jest bardzo ważny element takiego życia samorządowego, ten, który poruszamy, kwestia oczywiście wszystkich ochotniczych straży pożarnych i powiem szczerze, że patrząc przez pryzmat miast, chociażby Płocka, nie do końca wiemy, z czym mamy do czynienia. Warto też mieszkańcom przedstawiać, w jaki sposób wygląda życie, w jaki sposób wygląda działalność poszczególnych jednostek straży pożarnej, oczywiście tych ochotniczych. W Płocku działają 3 ochotnicze straże pożarne i czwarta no jest, powiedzmy, że taka na razie nieowocna, ale próba wskrzeszenia tej ochotniczej straży pożarnej, więc maksymalnie mieliśmy do czynienia z 4 ochotniczymi strażami pożarnymi w Płocku, natomiast już w powiecie płockim, proszę sobie wyobrazić, tam już nie ma państwowej straży pożarnej, bo przecież w Płocku są jednostki ratowniczo-gaśnicze numer 1, 2, 3, natomiast w powiecie płockim generalnie te zabezpieczenie wykonuje 113 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Czy krótko mówiąc, w Płocku mamy 3-4, a w dowolnej niewielkiej gminie podpłockiej jest ich nieraz 5-6. Tak, tak, dokładnie tak, dokładnie. No, w powiecie mamy to do czynienia ze 113 jednostkami i muszę powiedzieć szczerze, że oprócz tego, ale warto to podkreślać, że są to ludzie, którzy społecznie bardzo często związani z tradycją rodzinną, no pomagają innym ludziom, tak? Są wzywani nie tylko do pożarów, o czym mówiliśmy, ale właśnie do różnych kataklizmów, po wichurach, po powodziach, po innych zdarzeniach losowych, natomiast naprawdę duży ciężar odpowiedzialności w gminach jest właśnie na tych ludziach i muszę też powiedzieć, że my jako samorząd województwa, tak naprawdę od 20 lat, bo tyle ma samorząd województwa, wspieramy każdego roku jednostki ochotniczych straży pożarnych. Bo siłą rzeczy ta jakość pomocy zależy od wyposażenia, prawda? Od tego, czym się jeździ, od tego, jakim sprzętem się dysponuje. W sposób zdecydowany. Od lat mieliśmy programy, które wspierały, czy to dofinansowanie dowozów lekkich, średnich, czy dowozów bojowych. Mieliśmy programy, które w sposób efektywny, moderny, przyczyniały się do modernizacji chociażby remis czy jednostek. Mamy bardzo dużo pieniędzy przeznaczonych na dosprzętowienie takiej jednostki, czyli od agregatu po pilarkę, po chociażby tak naprawdę no, odpowiednie mundury i nie tylko. No, tak? Warto dodać, że to wsparcie dotyczy także młodzieżowych części jakby każdej OSP, bo to jest taka przyszłość. Oczywiście, że tak, młodzieżowe drużyny pożarnicze to jakby przyszłość jednostek, to też kultywowanie tej tradycji, to też zaangażowanie młodzieży, że tak powiem, w aktywny i społeczny tryb życia i muszę powiedzieć, że no w tym roku nie będzie inaczej, to znaczy będą ogłoszone pewnie po tym sołeckim tak naprawdę konkursie, będą ogłoszone konkursy kierowane do ochotniczych straży pożarnych w wymiarze dofinansowania i wsparcia zakupu wozów strażackich, przede wszystkim pewnie tych lekkich i średnich, to są potężne dosprzętawienia. W najbliższą sobotę wybieram się do Łęgu Probostwa, tam ochotnicza straż pożarna otrzymała od nas wsparcie w wysokości chociażby 130 tysięcy na zakup takiego wozu. Też będzie to ciekawa uroczystość z punktu widzenia gminy właśnie Drobin. Ponadto będziemy wspierać modernizację strażnic jednostek ochotniczych straży pożarnych, czy to malowanie, czy naprawa dachu, czy naprawa okien i tak dalej, to też kilkadziesiąt tysięcy złotych na każdą jednostkę, która w sposób znacząco zmienia obraz tej remizy. To też to dosprzętowienie, o którym ja mówiłem, to już jest niezliczona ilość tak naprawdę przekazania, czy to agregatów prądotwórczych, czy motopomp, czy pomp szlamowych, czy pilarek. To też jest bardzo istotny element, który wzmacnia i poprawia bezpieczeństwo i jakość życia w danych gminach i muszę tu powiedzieć, że ostatnio miałem niezwykłą sytuację, ponieważ uczestniczyłem w walnym spotkaniu w mojej ocenie i nie tylko mojej, najlepiej doposażonej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jeszcze raz powiem, to jest moja ocena, ale myślę, że nie tylko moja. Na Mazowszu i pewnie jednej z lepiej wyposażonych w kraju, mam na myśli to OSP Gombi. Ja zachęcam wszystkich, którzy interesują się tą sprawą, tą tematyką, żeby zobaczyli,
jak wspaniałe tak naprawdę sprzęty stoją i są własnością OSP Gombin. Muszę powiedzieć, że tutaj dokonywaliśmy z panem marszałkiem Adamem Struzikiem przekazania takiej specjalistycznej maszyny, która została sfinansowana zarówno przez samorząd gminy i miasta Gombin, jak i samorząd województwa. To jest pierwszy taki specjalistyczny sprzęt w Polsce dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Mają przepiękne wozy bojowe, motocykle, kłady, naprawdę... To już niewiele różni z Państwową Strażą Pożarną. Nawet bym powiedział, że mają naprawdę godne wyposażenie najlepszej Państwowej Straży Pożarnej i to wszystko własnym sumptem, umiejętnością poruszania się po samorządzie, dobrą też oczywiście obserwacją i dobrą odpowiedzią samorządu województwa, samorządu powiatu, samorządu gminy. No naprawdę mieszkańcy są dumni Gombina, że mają taką jednostkę. Ja byłem zresztą nie pierwszy raz, ale pierwszy raz na walnym spotkaniu, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak kiedyś jeden z druhów pokazał mi, jak wygląda pełen sprzęt tej jednostki. No to jest wielka chwała i po co to mówię? Bo nie wszyscy wiedzą, że Ochotnicze Straże Pożarne naprawdę wyjeżdżają prawie codziennie do różnych zdarzeń. Proszę sobie wyobrazić, że ta Ochotnicza Straż Pożarna w Gombinie w roku 2018 wyjechała do zdarzeń w rejonie 305 razy. Niemal codziennie. To jest skala pomocy i odpowiedzialności i podnoszenia bezpieczeństwa w danej gminie i jakby obraz tego, że te jednostki, to bez nich uważam, że ta Polska powiatowa nie miałaby zapewnionego bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest z punktu widzenia naszego samorządu, czyli samorządu województwa, żebyśmy raz do roku nie zapominali tak naprawdę i kreowali takie programy, które wsparcia dają przez cały rok tym ochotnikom, bo oni naprawdę zasługują na ten jakby cały dobry sprzęt, na pieniądze, które pozwalają zmodernizować lokale, czy remizy, czy strażnice i na dobry sprzęt od motopompy po agregat, dlatego dla nas to będzie kolejny element budujący tę pomocniczość dla innych z poziomu samorządu województwa i tak ważny dla wszystkich mieszkańców z regionu. Trochę się rozgadałem, ale naprawdę temat jest bardzo poważny. Wart, ale też należy się strażakom, ochotnikom wielki szacunek za to, co robią na co dzień i niedowiarkom proponuję pojechać do takiego Gombina, zobaczyć, jak pracuje ta OSP Gombin, na jakim sprzęcie, jak dobre szkolenia są w zasięgu właśnie ochotników strażaków. Opowiedział pan o pomocy dla sołec, dla właśnie OSP. Będzie też pomoc dla działkowców, ogrodów działkowych. To taka ubiegłoroczna nowość, ale też bardzo ciekawy temat. To ciekawy temat pan redaktor poruszył, ponieważ dla przypomnienia, samorząd miasta Płocka w roku ubiegłym pierwszy raz w historii Mazowsza przyjął uchwałę o pomocy ogrodom działkowym. O pomocy ogrodom działkowym na różne potrzeby inwestycyjne, ponieważ jakby ogrody działkowe i te stowarzyszenia, które funkcjonują wokół ogrodów działkowych, to są również te twory, które nie mają jakby własnego budżetu. Proszę sobie wyobrazić, że w samym Płocku mamy 21 ogrodów działkowych, co ciekawe, to jest 4500 blisko tych małych działek, na których naprawdę toczy się codziennie życie, na których ludzie, którzy mieszkają na co dzień w blokach, odpoczywają, produkują ekologiczne warzywa, ekologiczne owoce, to naprawdę zasługuje na miano zielonych płuc miasta, w tym przypadku Płocka, i zabezpiecza też odpowiedni jakby stan powietrza w okolicach tych ogrodów działkowych. No i jak przyjęliśmy tę uchwałę, to bardzo spodobało się to działkowcom i teraz mogę na tym etapie dziś mogę zdradzić, że trwają bardzo poważne i owocne rozmowy pomiędzy marszałkiem, zarządem województwa, radnymi województwa, a głównym polskim związkiem działkowców do tego, żeby wykreować pierwszy raz od 20 lat taki program również z poziomu samorządu województwa, wsparcia nie tylko tu płockich działkowców, ale działkowców mazowieckich. I jest na to szansa. Jest na to szansa. Ogłosimy, mam nadzieję, z panem marszałkiem niebawem ten program, który jest naprawdę równie potrzebny działkowcom, jak i to wsparcie z poszczególnych samorządów. Natomiast co ciekawe też, panie redaktorze, 450 ogrodów działkowych mamy na Mazowszu. Pewnie zdecydowana większość to oczywiście jest Warszawa, natomiast jakby zasada funkcjonowania działkowców i tych działek wszędzie jest taka sama. To są ludzie, którzy dbają jakby o swoje działki, produkują tam ekologiczne, o czym mówiliśmy, warzywa i owoce,
ale tak samo jak w Płocku są nazywani ci nasi działkowcy no w pewien sposób i to, co oni robią jako zielone płuca miasta, to w każdym większym samorządzie, w szczególności w tych czasach, kiedy mówi się o smogu, o ograniczeniu, o poprawie jakości powietrza, to powinniśmy wykazać wielkie staranie do tego, żeby działkowcy mieli szansę rozwijania swoich tych małych ogródków działkowych i oczywiście tych dużych ogrodów działkowych, bo nic nie zastąpi nam no w zasadzie ich jakby tej działalności na poziomie miejskim. Stąd ta szeroka dyskusja i ta otwartość z poziomu samorządu województwa do wsparcia właśnie działkowców, bo pewnie zasada będzie bardzo podobna do sołectwa, czy bardzo podobna do Ochotniczej Straży Pożarnej, czy podobna chociażby do organizacji pozarządowych, to znaczy na poziomie samorządu składamy wnioski i otrzymujemy pewne wsparcie, które może być chociażby w Płocku uzupełnieniem do tej uchwały, którą przyjęliśmy po raz kolejny jako radni. O wsparciu sołectw, ochotniczych straży pożarnych i ogrodów działkowych, działkowców. Rozmawiałem dziś z panem Tomaszem Kominkiem, dyrektorem Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Do zobaczenia, do usłyszenia.